Gorzki to chleb jest polskość, pisał Cyprian Kamil Norwid, ale podczas 13. Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej nie było smutno, a wręcz przeciwnie, radośnie i podniośle. Było śpiewnie i poetycko. Szkoła Jana Matejki po raz 13 zaprosiła uczniów z miasta i regionu na niezwykłe spotkanie. Nasz konkurs poezji i pieśni patriotycznej jest na pewno wzruszający, ale nie smutny, bo przecież miłość do ojczyzny, to samo słowo miłość budzi radość i wiele, wiele wzruszeń. Do tego konkursu przygotowywała nas pani Agnieszka Urbańczyk, nasza nauczycielka. I trudno było rzeczywiście na tych próbach, były nerwy, czy od razu zaśpiewałyście jak w Sopocie? Od razu. Na pewno wzruszający, na pewno taki, który każe nam zastanowić się nad historią naszej ojczyzny i oczywiście karty z historii przypominamy poprzez poezję i poprzez pieśni wykonaniu naszych uczniów. Konkurs odbywał się w kilku kategoriach wiekowych. Jak ci młodzi ludzie odnajdywali się na tego typu poetycko-piosenkarskim spotkaniu? Śpiewanie jest moją pasją. Od dzieciństwa w sumie śpiewam i zależy mi na tym, żeby osiągać wysokie cele i żeby śpiewać jak najdłużej i żeby zajmować pierwsze miejsce, a jak się nie uda, no to jestem z siebie i tak dumna. Nie sprowadzaj nas cudem na ojczyznę młodą, ni przyjaźnią angielską, ni łaską anielską. Na początku jak zaczynałem, to było raczej, że dziewczyny recytują, no ale jak już nabrałem trochę wprawy, no to się już coraz mniej wstydzę i uważam, że to nie jest tylko dla dziewczyn, że dziewczyny mogą tylko recytować. Wszyscy mogą. Wystarczy po prostu się odważać. Na konkurs dzieci przybyły nie tylko z nauczycielami, ale także ze swoimi rodzicami. No jestem bardzo dumna i za każdym razem się bardzo wzruszam, kiedy słyszę w ogóle wykonanie takich pieśni przez małe dzieci, bo to świadczy o tym, że to jeszcze cały czas żyje, funkcjonuje i to nie jest tylko na lekcjach historii, ale to jest cały czas w nich.